najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów królów i panów pan. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów królów i panów. Panie Jezu Chryste, słowami pięknej modlitwy, trwającej od wielu wieków tradycji Kościoła, wyrażaliśmy dziękczynienie po Komunii Świętej. Adorowaliśmy Twoją duszę, ciało, krew i prosiliśmy, byś nas uświęcił swoją boską obecnością. Umocnieni tym największym darem Tobą, Jezu, klęczymy teraz przed Tobą i chcemy wyznać, że jesteś naszym Panem i Bogiem. Na początku naszego uwielbienia z całego serca, ze wszystkich sił podziękujmy za moment Chrztu Świętego, kiedy nasi rodzice i rodzice chrzestni przynieśli nas do Kościoła. Odnowiliśmy dziś przyrzeczenia Chrztu Świętego, które wtedy rodzice wypowiedzieli, a my dziś sami i wiele razy to pewnie już w życiu czyniliśmy i daj Boże, abyśmy w wierności do końca naszych dni w tych przyrzeczeniach trwali, jak i we wszystkich innych, i małżeńskich, i kapłańskich, i zakonnych, i wszystkich innych obietnicach, które złożyliśmy wielkodusznie Tobie. Jezu Chryste, nasz Zbawiciel, oddajemy Ci nasz umysł, nasz rozum, naszą wolę, nasze pragnienia oraz wszystkie nasze uczucia i wyższe i niższe. Oddajemy Ci nasze ciała. Teraz one klęczą przed Tobą, są przed Tobą uniżone i dusze i ciało. I chcemy postawie klęczące, postawie pokory, jeszcze raz zaśpiewać słowo Jezu. Jezu, które znaczy Bóg zbawia tu i teraz, który jest najwyższym imieniem, jakie powinno być na naszych ustach. Nie powinniśmy tego imienia wypowiadać bezmyślnie jako przerywnik, a tym bardziej w żartach, a nie daj Boże w przekleństwach, ale z wielką czcią wyrażać, że w Twoim imieniu Jezus, Bóg zbawia tu i teraz, że to jest najwyższe imię, że to jest imię świętego Boga, Mesjasza, Mesjasza prawdziwego. Postarzewy je pokory, klęczenia. W całym klimacie Wielkiego Postu wyśpiewajmy jeszcze raz te słowa z wiarą. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami. O
odkupiciel, słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zładził grzech, baranek na wieki, Król Król i Panów Pan. Święty Bóg. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zładził grzech, baranek na wieki, Król Król i Pan. Jezu Chryste, podczas Twojej działalności obiecałeś nam Pocieszyciela, boskiego Ducha Prawdy. W czasie ostatniej wieczerzy powiedziałeś do apostołów, jeżeli Pocieszyciel, jeżeli ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Powiedziałeś przez te słowa, Panie Jezu, że zwyczajnym, koniecznym skutkiem przyjścia Ducha Świętego jest Twoje odejście przez krzyż. Uwielbiamy, Jezu, Twoją miłość, miłość Boga Ojca i miłość Ducha Świętego, który w swojej wspaniałej łomyślności, Bóg Trójcy Świętej Jedyny, dał nam Ducha Świętego, by mógł podtrzymywać nas w wierności przyrzeczeniom i ślubom. Bądź pochwalony, Duchu Święty Boże. Bądź uwielbiony, prawdo wiekuista. Bądź uwielbiony światłości i sumień. Bądź uwielbiony mocy naszej. Mocy naszej, która dajesz nam łaskę wierności. A kiedy upadamy, nawet kiedy łamiemy przyrzeczenia i śluby, kiedy nawet ten dramat się zdarza, to Ty, światłości sumień, działasz w głębiach serca, aby szukać drogi powrotu, aby się nie zniechęcić, nawet gdyby to złamanie przyrzeczenia i ślubu było po raz kolejny, aby zawsze powstać. Nie wolno leżeć w błocie, nie wolno leżeć w grzechu. Duchu Święty, przyzywamy teraz Twojej obecności. Niech postawa stojąca, postawa gotowości utwierdzi nas w przekonaniu, że jesteś światłością naszych sumień. Uwielbimy Ducha Świętego, naszego boskiego Pocieszyciela. Powstańmy i z całego serca, ze wszystkich sił wyśpiewajmy słowa przywołujące Ducha Świętego. On w nas jest. On jest nad nami, obok nas, wokół nas, wszędzie jest. Ale my potrzebujemy głębszej świadomości, mocniejszej wiary, większej nadziei i gorącej miłości, aby sobie uświadomić obecność Ducha Świętego Pocieszyciela. Chwalmy Ducha Prawdy, chwalmy Ducha Świętego. Przyjdź i otwórz moje serce, przyjdź i dotknij mnie. Stwórz na nowo, ukaż drogę, którą wybrał Pan. Przyjdź i otwórz. Przyjdź i otwórz moje serce.
przyjdź i dotknij mnie. Stwórz na nowo, ukaż drogę, którą wybrał Pan. O Duchu Święty przyjdź, na nowo nasze zle. O Duchu Święty, o Duchu Święty przyjdź, na nowo rozpal nas, zdumienie łaski Twej, na życie nasze. Święty Boże, prosimy Cię, abyś poprzez nasze otwarcie się, poprzez Twoje działanie usunął wszelkie przeszkody, które uniemożliwiają uzdrowienie duszy, zerwanie z grzechem. Pobudzaj nasze umysły i serca, abyśmy wielkodusznie realizowali swoje wielkopostne postanowienia, a także trwali we wszystkich dotychczas podjętych. Nie wolno do nich się przyzwyczajać, poddawać się rutynie, ale odnawiać świeżość. Prosimy Cię także, Duchu Święty Boże, dzięki którego mocy święta hostia jest ciałem Pańskim. Prosimy Cię, utwierdź wszystkich małżonków wierności. Niech się nie zrażają. Utwierdź wszystkie siostry zakonne, braci zakonnych, ojców, kapłanów, wierności powołaniu. Daj łaskę usunięcia wszelkich przeszkód, blokad tego, co nas odgranicza od miłości naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Śpiewajmy jeszcze raz z wiarą te słowa, by Pan działał wśród nas i dał nam łaskę wytrwałości. Przyjdź i otwórz moje serce, przyjdź i dotknij mnie. Stwórz na nowo, ukaż drogę, którą wybrał Pan. O Duchu Święty przyjdź, na nowo rozpal nas, strumienie łaski Twe, na życie nasze zle. O Duchu Święty przyjdź, rozpal nas, Duchu Święty, na rozpal nas, strumienie łaski Twe, na życie nasze. O Duchu Święty przyjdź, o Duchu Święty przyjdź, na nowo rozpal. Przyjdź, Duchu Święty, gdy Cię wzywamy, przyjdź. Strumienie łaski Twe, na życie nasze. Panie Jezu Chryste, chcemy Cię teraz, dziękując z całego serca za to, że jesteś z nami, chcemy Cię teraz przeprosić za wszystkie nasze grzechy, za nasze niewierności, za wszelkie złamane przyrzeczenia, przysięgi, śluby, niewierności, odrzucone postanowienia. Tyle tego jest, z wielu sobie nie zdajemy sprawy.
Dzień sądu szczegółowego w chwili śmierci będziemy zdawać sprawę Tobie, jak wypełnialiśmy nasze zobowiązania Chrztu Świętego. Prosimy Cię, Jezu, abyś przebaczył nam grzechy. Przebacz, Jezu, wszelkie niewierności, odstępstwa od przyrzeczeń chrzcielnych. Przebacz zwłaszcza akty apostazji, tych, którzy się wyrzekli wiary i przez swoją letność odeszli od Ciebie. Za nich wszystkich przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, za wszystkie nieszczere, świętokradzkie spowiedzi święte. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, za każde niegodne, nieszczere przyjmowanie ciała Pańskiego Komunii Świętej. Przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, Jezu, za każde akty profanacji Najświętszego Sakramentu, znieważenia Twojej świętej postaci, także w naszym Kościele. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, za trwanie w nałogach, za to, że nic z tym nie robimy, że nie poddajemy się łasce Bożej, że nie szukamy wyzwolenia, ale w myślach wyrażamy zgodę. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, za wszystkie grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne, począwszy od pierwszego aż do dziesiątego przykazania. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię za to, że będąc blisko Ciebie tak często brniemy w inne grzechy, nie zauważając także drugiego człowieka. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, za każdą letniość na modlitwie, za brak rozumowego poznawania Ciebie, za brak słabą wolę, za brak uczuć żywionych na modlitwie. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, za wszelkie grzechy popełnione myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Przepraszamy Cię, Jezu. W chwili ciszy polećmy Jezusowi nasze trudności, ułomności, nasze wady, nasze grzechy. Przepraszamy Cię, Jezu, za wszelkie zdrady małżeńskie dokonane w myślach poprzez uczynki, słowa i czyny. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię za wszelkie niewierności i odejścia kapłanów i sióstr zakonnych. Przepraszamy Cię, Jezu. Przepraszamy Cię, Jezu, z całego serca za wszystkie grzechy. Przepraszamy Cię, Jezu. Skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Jezu, byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Jezu, byś został tylko Ty. Byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Jezu. Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Jezu, byś został tylko Ty, byś
byś został tylko Ty, jedynie Ty. Teraz z wiarą, patrząc na Jezusa obecnego białej hosty, jednocząc się z Nim duchowo, niech każdy modli się dla siebie o uzdrowienie. Tę modlitwę kierujemy do Jezusa w intencji własnej. Za chwilę będziemy modlić się o uzdrowienie duchowe i fizyczne innych osób, których polecamy, a teraz modlimy się dla siebie. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Każdy z nas. Jeśli ktoś tak nie uważa, żyje w wielkim błędzie. Okłamuje samego siebie i okłamuje Boga. Dlatego prośmy o uzdrowienie naszego serca, a jeśli Pan chce, o uzdrowienie także ciała. Boże, który jesteś Stwórcą, Stwórcą wszystkiego na ziemi, który jesteś Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony. Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, to uwolni mnie od choroby duchowej i fizycznej. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi. Niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż. Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i obdarzasz. Chcę do końca wykonać zadanie życiowe, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię, błagam Cię, żebrzę Twojego miłosierdzia. Obdarz mnie zdrowiem duszy i ciała. Amen. Teraz polećmy jedną konkretną osobę, w intencji której chcemy się modlić o nawrócenie serca, a jeśli Pan Bóg da, o uzdrowienie ciała. Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi, proszę Ciebie o łaskę uzdrowienia. I teraz za chwilę wypowiemy, każdy z nas wypowie imię osoby. Proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla. Proszę Cię. Ty widzisz jego cierpienie i trudy, które musi ponosić. W imię miłości Twojej, Boże Ojcze, w imię miłości Twego Syna Jezusa Chrystusa, w imię miłości Ducha Świętego, proszę Cię, błagam Cię, żebrzę Twojego miłosierdzia. Daj jemu, jej zdrowie duszy i ciała.
Amen. Wyśpiewajmy z dziękczynieniem słowa pieśni. Niech nie ustaje nasza modlitwa. Niech nie ustaje nasza nadzieja, że w Panu jest nasza moc, nasza siła, potęga Jego działania. Niech nie ustaje nasze wewnętrzne przekonanie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Będę śpiewał Tobie.
Wielbię Ciebie w każdym momencie.